Wiosenne lasy wypełniają się powoli zielenią, na którą składają się również liście paproci. Czasem takie właśnie typowo paprociowe, jak charakterystyczne liście pióropusznika. Czasem w nieco innych kształtach, jak choćby liście orlicy czy długosza królewskiego, którego spotkamy w bardziej takich niedostępnych rejonach, tam gdzie jest wilgotno, to bardzo wysoka paproć, piękna paproć, gatunek chroniony. Paprocie przystosowały się do życia w chłodnym klimacie, przechodząc okres spoczynku, zrzucając liście, ale są i takie, które są zimozielone. Należą do nich podrzeń żebrowiec i chociażby języcznik, który spotkamy na przykład w pieninach. A obok tych paproci, które możemy obserwować tylko w okresie wiosenno-letnio-jesiennym, mamy paprocie, które występują u nas w szklarni. To jest efekt naszej wieloletniej pracy. Paprocie drzewiaste występują zwykle w tropiku lub subtropiku. Zainteresowaliśmy się paprociami drzewiastymi już sporo lat temu, bo w latach 90. Jednakże należy wspomnieć, że pierwsza paproć drzewiasta, jaka pojawiła się w ogrodzie, to był prezent Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza z okazji utworzenia przez Polską Akademię naszej jednostki. Wtedy zaobserwowaliśmy, że pomimo dużej ilości czy ogromnej ilości zarodników, jakie są produkowane przez tą paproć, żadna paproć nie powstaje. Zawsze mieliśmy tylko jedną paproć. Najciekawszy jest fakt, że potrafimy z pojedynczej komórki, jaką jest zarodnik, odtworzyć całe rośliny, które dorastają do 12-16 metrów, jak na przykład Ciathea australis. Kultury in vitro są to sterylne hodowle organów, tkanek bądź nawet pojedynczych komórek roślinnych prowadzone na sterylnych podłożach, tak zwanych pożywkach, w szkle, skąd pochodzi nazwa in vitro. W laboratorium kultur in vitro rozmnażamy paprocie drzewiaste i zielne. Kultury in vitro pozwalają zabezpieczyć i zintensyfikować produkcję roślin. W przypadku paproci kultury in vitro pozwalają na opracowanie metod rozmnażania dla paproci chronionych i w ten sposób zabezpieczenie ich naturalnych siedlisk występowania. W przypadku paproci drzewiastych, które znajdują się na liście CITES, co oznacza, że są objęte całkowitym zakazem wywożenia z miejsc, gdzie naturalnie występują, kultury in vitro umożliwiają intensyfikację namnażania tych roślin i popularyzację wiedzy o nich w miejscach innych niż te naturalnego ich występowania. W naszym laboratorium potrafimy uzyskać z około 2-milimetrowego fragmentu tkanki roślinnej, tak zwanego eksplantatu, około 40 roślin potomnych w ciągu 2 miesięcy. Jako jedyni na świecie wyprowadziliśmy kultury pojedynczych komórek i agregatów komórkowych paproci w pożywkach płynnych, tak zwane zawiesiny. 30 lat pracy nad paprociami pozwoliło nam wyprowadzić 24 gatunki paproci z pojedynczej komórki, która się nazywa zarodnikiem. Wiadomo, że nie znajdziemy kwiatu paproci ani nasion paproci, bo są to rośliny zarodnikowe. Zarodniki wysypują się z kupek zarodni, które są na ogół zlokalizowane na spodniej stronie liści. Ewentualnie mogą być paprocie, które mają osobne liście przeznaczone do rozmnażania. Co się dzieje dalej? Taki zarodnik nie kiełkuje w nową paproć, ale w tak zwane przedrośle. Maleńką formę, zupełnie niepodobną do zwykłej paproci i dopiero na przedroślach
wytwarzane są gamety męskie i żeńskie, które muszą się spotkać, musi dojść do zapłodnienia i do tego niezbędna jest woda, dlatego nigdy nie znajdziemy paproci w klimacie suchym. W momencie, kiedy te gamety się spotkają, na przedroślu będzie kiełkował sporofit, czyli to, co najczęściej kojarzymy jako zieloną, dorodną paproć. Las paproci drzewiastych, nawet jeżeli rozrosną się te młode pierzastki, raczej tutaj szumieć nie będzie, ponieważ ograniczy go dach szklarni. Natomiast paprocie, szczególnie gatunki chronione w naszym kraju, są bardzo ważnym składnikiem naszego środowiska i nie możemy mówić, że to grupa, która już trochę przebrzmiała. Są na ziemi dużo dłużej niż my, dużo dłużej niż wiele zwierząt, dłużej niż wszystkie rośliny nasienne. Wszystkie gatunki paproci, które przetrwały do naszego czasu, są bardzo istotne również ze względów ewolucyjnych.